Katarzyna Kołodziejska, dyrektor Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, jest przekonana, że międzynarodowa współpraca, w której uczestniczy radomski ZDZ, będzie trwała dłużej. Jesteśmy o tym przekonani, że ta współpraca nie będzie jednorazowa, ale będzie miała miejsce w takim wymiarze długofalowym. Szczególnie jest to ważne dla uczniów naszej szkoły. Podczas obozu w Estonii, przepraszam, na Łotwie, mogli się zapoznać ze swoimi koleżankami, kolegami z innych krajów, którzy też są właśnie w takich szkołach proobronnych. Współpraca uczniów szkół ZDZ z rówieśnikami z Łotwy, Estonii i Litwy odbywa się w ramach programu NATO Baltic Guards. Ja cieszę się, bo współpraca z Biurem do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej naprawdę motywuje nas wszystkich do tego, żeby ciągle podnosić jakość kształcenia w klasach mundurowych. I szkoły imieniem 72. Pułku Piechoty w Radomiu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, są tym przykładem. Jesteśmy pionierami w kształceniu i dlatego uważamy, że powinniśmy to robić ciągle jak najlepiej i doskonale. Młodzież z klas mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu przebywała na międzynarodowym obozie NATO od 13 do 17 sierpnia.